Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Odcinek pierwszy. Czytają Iwonna Teresa i Jacek Bora. O naśladowaniu Chrystusa jest bardzo popularnym, znanym od 1418 roku dziełkiem ascetycznym i po Piśmie Świętym najbardziej rozpowszechnioną książką, posiadającą wielką ilość wydań i tłumaczeń, cieszącą się do dnia dzisiejszego niezwykłą poczytnością. Święty Ignacy Loyola od czasów swego nawrócenia był rozmiłowany w naśladowaniu i uważał je za perłę książek duchownych. Czytał je dwa razy dziennie, jeden rozdział rano, według porządku, drugi natomiast wieczorem na wyrywki, gdzie się książka otworzyła. Święty Franciszek Salezy zwykł był mawiać, że ta książka więcej ludzi nawróciła i uświęciła, niż zawiera w sobie liter. Księga pierwsza. Przestrogi do życia duchownego pożyteczne. Rozdział pierwszy. O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzie wszelkich marności świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, mówi Pan. Oto są słowa Chrystusa, którymi nas napomina, abyśmy naśladowali Jego życie i obyczaje. Jeśli chcemy żyć w świetle prawdy i być wolnymi od wszelkiej ślepoty serca. Zapamiętywanie więc życia Jezusa Chrystusa niech będzie naszym najważniejszym ćwiczeniem. Nauka Jezusa Chrystusa przewyższa wszystkie nauki świętych. Kto by miał jej ducha, znalazłby w niej ukrytą mannę. Zdarza się jednak, że wielu często słucha Ewangelii, lecz mało w nich pragnienia Boga, bo brak im ducha Chrystusowego. Jeśli chcesz w pełni i do głębi serca rozumieć słowa Chrystusa, usiłuj naśladować Go całym swoim życiem. Na co się przyda rozprawiać wzniośle o Trójcy Świętej? Jeżeli z powodu braku pokory nie możesz się podobać Trójcy Świętej? Zaprawdę, wielkie słowa nikogo nie czynią świętym i sprawiedliwym, ale cnotliwe życie czyni go miłym Bogu. Wolę odczuwać skruchę, niż umieć ją wyrazić słowami. Choćbyś całą Biblię umiał na pamięć i znał wszystkie teorie filozofów, na co się zda to wszystko bez miłości Boga i Jego łaski? Marność nad marnościami i wszystko marność, mówi Kohelet, oprócz miłowania Boga i służenia Jemu samemu. Najwyższą mądrością jest, wzgardziwszy sprawami tego świata, dążyć do Królestwa Niebieskiego. A więc marnością jest szukać złudnych bogactw i pokładać w nich nadzieję. Marnością jest ubiegać się o dostojeństwa i wynosić się ponad stan. Marnością jest kierować się rządzami ciała i pożądać tego, za co potem ciężką trzeba ponieść karę. Marnością jest pragnąć długiego życia, a nie starać się o życie dobre. Marnością jest zważać tylko na życie doczesne, bez przewidywania tego, co nastąpi po nim. Marnością jest miłować to, co szybko przemija, a nie zdążać tam, gdzie wieczne wesele. Przypominaj sobie często to przysłowie. Nie nasyci się oko widzeniem, ani ucho napełni słyszeniem. Staraj się przeto odrywać Twe serce od upodobania w rzeczach widzialnych, a zwracać je ku niewidzialnym. Albowiem, którzy kierują się rządzami zmysłowymi,
kalają swoje sumienie i tracą łaskę Bożą. Rozdział drugi. O pokornym mniemaniu o sobie. Każdy człowiek z natury dąży do wiedzy, lecz cóż po nauce bez bojaźni Bożej? Zaprawdę lepszy jest pokorny wieśniak, który służy Bogu, niż dumny mędrzec, który zaniedbawszy sprawy swojej duszy, śledzi drogi gwiazd. Kto dobrze zna samego siebie, ten czuje swoją nieprawość i nie lubuje się w pochwałach ludzkich. Gdybym znał wszystko, co jest na świecie, a nie żył w duchu miłości, cóż by mi to pomogło przed Bogiem, który sądzić mi będzie z uczynków? Powściągaj przesadne dążenie do wiedzy. Wiele w tym bowiem roztargnień i złudzeń. Uczeni radzi są, gdy się ich dostrzega i uważa za mądrych. Wiele jest rzeczy, których znajomość na niewiele lub na nic się nie przyda duszy. I bardzo nierozumnym jest ten, kto o inne rzeczy zabiega niż o te, co służą jego zbawieniu. Nie nasyca duszy nadmiar słów, lecz dobre życie zapewnia umysłowi spokój, a czyste sumienie napełnia wielką ufnością wobec Boga. Im więcej i lepiej umiesz, tym surowiej będziesz sądzony, jeśli tym święciej nie żyjesz. Nie pysznij się przeto żadną umiejętnością ni wiedzą, lecz raczej niech będą one dla ciebie źródłem bojaźni. Jeśli ci się zdaje, że wiele rzeczy znasz i dobrze je rozumiesz, pamiętaj, że nierównie więcej jest takich, których nie pojąłeś. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni i wyznaj niewiedzę swoją. Czemu się chcesz nad drugich wynosić, skoro jest wielu bardziej uczonych od ciebie i bieglejszych w prawie Bożym? Jeśli chcesz z pożytkiem zdobywać wiedzę i umiejętności, pragnij pozostać nieznanym i za nic mianym. Rzetelne poznanie samego siebie i pogardzanie sobą, oto najwyższa i najpożyteczniejsza nauka. Siebie za nic uważać, a o innych mieć zawsze dobre i wysokie mniemanie. Oto wielka mądrość i doskonałość. Choćbyś widział, że ktoś jawnie grzeszy, a nawet dopuszcza się ciężkich przewinień, nie powinieneś uważać się za lepszego, bo nie wiesz, jak długo potrafisz wytrwać w dobrym. Wszyscy jesteście my ułomni, lecz ty nie sądź, że ktokolwiek jest ułomniejszy od ciebie. Rozdział trzeci. O nauce prawdy. Szczęśliwy ten, kogo prawda uczy nie przez znaki i słowa przemijające, lecz wprost, ukazując mu się taką, jaką jest w rzeczywistości. Nasze poznanie rozumowe i zmysłowe często nas myli i dostrzega niewiele. Na co się przyda zgłębienie spraw zakrytych i niepojętych, skoro w dzień sądu nie będziemy oskarżeni o to, żeśmy ich nie znali? Wielką jest nierozwagą, zaniedbawszy rzeczy pożyteczne i potrzebne, zabiegać o to, co tylko ciekawe, a niebezpieczne. Mamy oczy, a nie widzimy. Cóż nas obchodzić mogą szkolne spory o rodzaje i gatunki? Do kogo słowo przedwieczne przemawia, ten się nie gubi w gmatwaninie teorii. Z jednego słowa powstało wszystko i jedno głosi cały świat. Ono jest początkiem wszystkiego i do nas przemawia. Bez niego nikt ani dobrze pojmować, ani rozumnie sądzić nie może. Dla kogo wszystko jest w jednym
I kto wszystko do jednego sprowadza i w jednym wszystko widzi, ten się nie zachwieje w sercu swoim i bezpieczny w Bogu trwać będzie. O Boże, prawdo, spraw, abym był jedno z Tobą w miłości wiecznej. Często z niechęcią czytam i słucham wielu rzeczy, bo w Tobie jest wszystko, czego chcę i za czym tęsknię. Niech zamilkną wszyscy mędrcy, niech uciszą się wszystkie stworzenia przed obliczem Twoim. Ty sam mów do mnie. Im ktoś ma więcej w sobie wewnętrznego skupienia i prostoty, tym liczniejsze i wznioślejsze rzeczy pojmuje bez trudu. Odbiera bowiem z góry światło poznania. Duszy czystej, prostej i stałej nie rozpraszają liczne sprawy, bo wszystko czyni dla chwały Bożej, a w sobie spokojna stara się uwolnić od wszelkiego szukania siebie. Cóż ci więcej przeszkadza i bardziej cię nęka od nieposkromionej namiętności serca? Dobry i pobożny człowiek najpierw wewnątrz porządkuje czynności, które potem na zewnątrz ma wykonać. Nie one go pociągną według pragnień zdrożnej skłonności, lecz on je nagnie według sądu prawego rozumu. Któż toczy bardziej zawzięty bój od tego, co usiłuje zwyciężyć samego siebie? I to właśnie powinno być naszym głównym zadaniem – zwyciężać samego siebie, stawać się co dzień silniejszym od siebie i choć trochę postąpić w dobrym. Wszelka doskonałość w tym życiu połączona jest z jakąś niedoskonałością, a wszelkiemu dociekaniu naszemu towarzyszy jakiś mrok. Pokorne poznanie samego siebie jest pewniejszą drogą do Boga niż szukanie naukowe. Nie należy ganić wiedzy ani prostego poznania rzeczy, które same w sobie i według planu Bożego są dobre. Ale nad nie przekładaj zawsze dobre sumienie i cnotliwe życie. Wielu stara się bardziej o to, żeby umieć, niż żeby dobrze żyć. Dlatego często błądzą i albo mało, albo żadnego nie odnoszą pożytku. O, gdybyśmy mieli tyle gorliwości w wykorzenianiu błędów i w zaszczepianiu cnót, ile jej mają w prowadzeniu czczych sporów, nie byłoby tyle zła i tyle zgorszenia wśród ludzi, ani też tyle rozprężenia w domach zakonnych. Zaprawdę, gdy przyjdzie dzień sądu, nie zapytają nas o to, cośmy czytali, lecz o to, cośmy czynili, ani o to, czegośmy się nauczyli, ale czyśmy pobożnie żyli. Powiedz mi, gdzie są teraz owi panowie i nauczyciele, których dobrze znałeś, gdy jeszcze żyli i słynęli z wiedzy? Już ich stanowiska zajęli inni i nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś o nich wspomni. Za życia wydawali się być kimś, a teraz o nich się milczy. Jakżeż szybko przemija chwała świata. Gdyby ich życie szło w parze z ich wiedzą, wtedy ich nauka wyszłaby im na dobre. Iluż spośród tych, co mało troszczą się o służbę Bogu, ginie na świecie dla marnych umiejętności. A że wolą być wielkimi niż pokornymi, dlatego zaćmione zostało bezrozumne ich serce i gubią się w swoich rozważaniach. Prawdziwie wielki jest ten, kto posiada wielką miłość. Prawdziwie wielkim jest ten, kto w sobie czuje się mały, a za nic ma wszelkie zaszczyty świata. Prawdziwie roztropnym jest ten,
kto wszystkie ziemskie rzeczy za śmieci uważa, ażeby Chrystusa pozyskać. I prawdziwie mądrym jest ten, kto pełni wolę Boga, a swojej się wyrzeka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.